Rozumiem, że te zachwyty nad naszymi filmami, które pani ogłosiła, że są dobre i są coraz lepsze, będą skutkowały powiększeniem budżetów. Rozumiem, że jeżeli robimy coś dobrze i dostają te filmy nagrody na wielu festiwalach międzynarodowych, bodajże w zeszłym roku 105, dwa lata temu 115, no więc jest się czym chwalić, jak to Mirosław w imię polskiego stoczniowca, pływaj po morzach i oceanach. Czy nie byłby czas, żeby przemyśleć sprawę w proporcji budżetu w Polskim Instytucie Filmowym i powiększyć to na korzyść filmu animowanego i dokumentalnego? Ja powiem tak, że wszystkie środki finansowe, które nie są wydane w danym roku, bo w zeszłym roku mieliśmy wymagających liderów i środki finansowe na przykład w dokumencie i w dewelopmencie i w produkcji nie zostały. Nie zostały wydane i decyzją Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej one zostały przesunięte dokładnie do tych samych pól w ramach programów operacyjnych, w których nie zostały wydane. W związku z tym to samo zresztą widzę po pierwszej sesji w tym roku, że obie komisje, dokumentalna i animowana, prawdopodobnie również nie rozdysponują całej kwoty. W związku z tym z roku na rok będzie ta alokacja rosła, jest pytanie. No nie, mnie chodziło o globalne zwiększenie procentowe, bo jest może szansa, że wtedy więcej filmów się załapie. I to jest taka szansa, że być może wtedy więcej naszych filmów, polskich filmów, będzie wyświetlała polska telewizja. Zanim przejdziemy jednak do męczenia pana prezesa Brauna, mam pytanie, czy państwo mają pytania do pani dyrektor?